Witajcie w odcinku Retro Latanie. Dzisiaj polatamy w starym symulatorze, ale Flight Gear. Będzie to wersja 098, tak jak tutaj mam tą ikonkę starą na pulpicie, a dokładnie 098A, czyli tam jeszcze jakieś fiksy bugów były. Jest to najstarsza wersja, jaką udało mi się zainstalować. Jest to wersja z roku 2005. Uruchommy to sobie. I tutaj mamy na dzień dobry dwa okienka. Zawsze nam się uruchamiała kiedyś konsola. Teraz ta konsola też może być uruchamiana, ale jest to dodatkowa opcja do włączenia. No i tu będziemy mieli różne bugi, komunikaty, czy tam informacje z Flight Geara, co się dzieje. No i tu mamy ówczesny launcher. Wtedy to się nazywało FG Run. Osobna aplikacja, która tutaj uruchamiała takie środowisko do konfigurowania symulatora. No i na dzień dobry mamy przykrą niespodziankę, bo musimy tutaj sobie ustawić jakieś ścieżki, co na początku dla ludzi, którzy nie znali projekt, mogło być utrapieniem. Tak, bo nie możemy przejść dalej. Najpierw trzeba ustawić executable, czyli plik wykonywalny Flight Geara. Tutaj domyślnie jesteśmy w ścieżce, gdzie się Flight Gear zainstalował. Jak pójdziemy sobie w bin Win32 i zaznaczamy pliczek FGFS.exe. I to trzeba wskazać. OK. No, przykra sprawa, że to się automatycznie nie robiło. Nie wiem czemu. No i musimy wskazać FG root. I to już jest w ogóle mega zagadkowe, bo jak ktoś nie ma pojęcia, co to znaczy, to skąd ma wiedzieć. Trzeba szukać i czytać się gdzieś tam w dokumentacjach. A tu musimy wskazać po prostu katalog data. Też w katalogu, gdzie Flight Gear jest zainstalowany. I domyślnie też już wykrywa, na szczęście poradził sobie, wykrył mi ścieżkę do scenery, czyli do scenerii Flight Geara. Jeżeli mamy więcej scenerii, musimy dać add i sobie tutaj wskazać katalog teraz do dodatkowej scenerii. Ja nie mam dodatkowych scenerii, nie będę jej tutaj instalował na potrzeby tego filmu, więc zobaczymy sobie tylko scenerię wokół San Francisco domyślną. No i nawet współczesny launcher też wymaga podania tutaj FG root, tego katalogu data. No ale to nie jest tak opisane, tak? Tam już mamy bardzo fajny opis, który wyjaśniał, co chodzi, co trzeba zrobić, a tutaj no weź sobie zgadnij, co to jest FG root, nie? Jeżeli w ogóle nie wiesz, o co chodzi w tym symulatorze. Także teraz dopiero możemy pójść dalej. Mamy next i mamy wybór samolotów, tak się prezentowało okienko do wyboru samolotów. Mamy tutaj listę z samolotami, mamy Boeinga. Dobrze, mogę to sobie nawet powiększyć trochę. No i tutaj fajna rzecz, że mieliśmy taki właśnie renderer trójwymiarowy, który nam wyświetlał te samoloty. Obecny launcher nie ma takich rzeczy. Także co my tu mamy? Mamy Boeinga 737, mamy samolot wojskowy A-10. Tak, tu można sobie tym obracać, można sobie zoomować prawym myszy. A-10 w innej wersji. Mamy Eurocopter, mamy... Bardzo oddalony jest, nie wiem czemu. Mamy jeden helikopter. Mamy domyślną Cessnę, mamy z wysokiej rozdzielczości panelem 2D, z jakimś zwykłym panelem 2D i chyba z kokpitem 3D. Mamy dalej Cessna 310 i mamy model wojskowy, jak i cywilny tego samolotu i tych wersji jest tutaj od groma. Z kokpitem 3D, bez kokpitu 3D, z panelami IFR. Dalej mamy F-16, kokpit 3D, tu domyślam się, że bez kokpitu 3D. Mamy też samolot, który można operować na lotniskowcach, ale nie wiem, czy były tu lotniskowce, bo nie mamy możliwości wyboru lotniskowca. Tutaj mamy Piper Cuba, mamy jeszcze Mustanga i Piper Warrior II. Mamy UFO do generowania scenerii i mamy pierwszy samolot braci Wright. No jeżeli chodzi o UFO, to też nie mamy Video Assistant, mamy tylko zwykłe UFO, że tak powiem. Dobra, weźmy sobie może, niech będzie ta Cessna zwykła, z modelem 3D kokpitu, dajmy Next. I tu mamy wybór teraz lotniska i tu mamy całą listę lotnisk dostępnych. Oczywiście to wynika ze scenerii, jaką mam zainstalowaną. Jakbyśmy mieli więcej scenerii poinstalowanej, to tutaj byłoby znacznie więcej tego. Tu możemy sobie coś wyszukać. KSFO. O, po kodzie IKA nam wyszukuje San Francisco. Możemy to oczywiście sobie kliknąć i wybrać lotnisko. Tu mamy szukanie po nazwie. No i nie mamy wyboru lotniskowca, chyba że gdzieś tu są na liście te lotniskowce. Co byśmy tam mieli? Niemiec? Nie ma nic na liście takiego. Dobrze, weźmy San Francisco, nasze domyślne kochane, które zawsze było tutaj domyślnym lotniskiem przez wiele lat. I tu po prawej stronie mamy wybór pasów startowych, możemy dać domyślny. Był też refresh, chyba żeby odświeżyć listę, może po zainstalowaniu scenerii. Dajmy next.
No i tu mamy mnóstwo dodatkowych opcji. Możemy na początek włączmy sobie Show Command Line. Teraz widzimy, z jakimi opcjami nam się Flight Gear uruchomi. Domyślnie tutaj tych opcji dużo nie ma. Możemy włączyć sobie, tutaj podbić sobie troszkę grafikę. Dajmy sobie wyższą rozdzielczość, jadę może tą. Tutaj mamy Game Mode, to jest taki niby pseudo full screen, ale zobaczcie, że on włącza jakiś Enable Game Mode, to nie jest full screen tak naprawdę. To nam zrobi full screen, ale i tak sam symulator będzie w małym okienku w rozdzielczości, jaką tutaj sobie wybiorę, więc to jest takie troszkę oszukańczy full screen. A prawdziwy full screen mamy w opcji zaawansowanej, co sobie zaraz zobaczymy, więc ja tego Game Mode'a nie będę włączał nawet. Dajmy sobie obiekty losowe, modele sztucznej inteligencji, inne samoloty, efekt horyzontu. Tu chyba chodziło o to, że im bliżej horyzontu, tym mamy takie złudzenie, że słońce czy tam księżyc jest większy. Tu mamy jakieś lepsze oświetlenie pasów, jakiś jeszcze specular lighting, ok. Chmury 3D, tutaj chmury 3D nie będą nam działać, po prostu wywali się Flight Gear, więc nie będę ich włączał. Time of day, dajmy sobie tego Nuna. Real Weather Fetch, czyli możemy sobie pobrać pogodę rzeczywistą z internetu. Ciekawe, czy to jeszcze w ogóle działa. I Auto Coordination, czyli właśnie ster kierunku będzie tutaj koordynowany z wolantem, ale nie będę tego włączał. I jako bonusik włączymy sobie Atlas. Tu możemy sobie włączyć protokół Atlas. Tu widzimy, że nam się włączył protokół Atlas na gnieździe sieciowym. Będzie wysyłał dane 5 razy na sekundę gdzieś na aplikację w localhoście. Na porcie 5500 pakietami UDP. To nawet dobrze, bo nie trzeba localhost wpisywać. Ja będę uruchamiał Atlas na tym samym komputerze. Co to jest Atlas w ogóle? Bo Atlas się jeszcze u mnie nigdy nie pojawił, a to jest aplikacja, zewnętrzna aplikacja specjalnie napisana tutaj dla Flight Gear, żeby mieć po prostu ruchomą mapę, która będzie się też przesuwała razem z naszym postępem lotu i mamy tam też mnóstwo fajnych, ciekawych feature'ów i opcji. Ja zawsze byłem ciekawy, jak ten właśnie Atlas działa, jak on wygląda i w końcu udało mi się go gdzieś tam znaleźć, uruchomić, zainstalować, jakoś tam skonfigurować, że mi ten teren wygenerował, bo tam trzeba sobie jeszcze ten teren wygenerować i zobaczymy to sobie zaraz, ten Atlas też w działaniu. Mamy multiplayer, tutaj trzeba być troszkę też bardziej technicznym, bo okej, podajemy sobie callsign, czyli nasz znak wyławczy, ale trzeba mieć hostname, co tak naprawdę sprowadza się do jakiegoś adresu IP, czy też nazwy serwera, na którym stoi serwer multiplayer. Nie wiem, czemu tak to rozwiązano, może kiedyś te serwery nie były jakoś udostępniane, nie wiem, o co chodzi. W każdym bądź razie nie jest to w ogóle przyjazne dla użytkownika, bo tu jeszcze trzeba podać numery portów i to przychodzących dla pakietów przychodzących i wychodzących, więc to w ogóle już jest jakiś techniczny koszmar dla ludzi, którzy nie są obyci w tym, jak to działa. I tu widzimy, że nam się dodaje protokół multiplay właśnie na out i in. Także ja z multiplayera nie będę korzystał w tej chwili. Zobaczmy sobie opcje zaawansowane. I tutaj to jest dopiero historia, bo kiedyś dla mnie to była wielka, wielka zagwozdka, co te opcje w ogóle robią i co one znaczą. Teraz jak już się w ten projekt bardziej wgryzłem, to oczywiście nie jest to już takie zagadkowe. Mamy na początek ścieżki wszystkie, które ustawialiśmy sobie wcześniej. Mamy lotnisko, na którym startujemy, mamy samolot. Takie podsumowanie, bo to chyba nawet się tego nie edytuje. Tak, tego się nie da edytować. Pasa też nie. Możemy sobie zmienić sterowanie, ale nie wiem w zasadzie co to zmienia, bo ja nie mam podpiętego joysticka, będę używał myszki i klawiatury w tej chwili. Kod języka, dajmy sobie PL, zobaczmy czy się uruchomi nam z językiem polskim. Browser, tu się wybierało przeglądarkę internetową, ale nie trzeba, bo uruchomi się ta domyślna. Konfiguracja, config, tak, tutaj podajemy sobie pliczek XML z naszą własną konfiguracją, na przykład, która ma nadpisać jakieś propertiesy, właściwości typu na przykład sterowanie klawiaturą, czy nie wiem, czy jak sobie konfigurujemy wiele ekranów, ja to pokazywałem w innych filmach, że się tworzy taki plik XML i się podaje jego nazwę, na przykład, nie wiem, plik XML. Jak to zatwierdzimy, to dodaje nam się config, tak, dodaję sobie config, tutaj jest config, równa się nasz plik XML. Ale dobrze, ja tego nie będę dodawał. Featuresy, co my tu mamy do włączenia, w sumie nic tak ciekawego. Możemy sobie włączyć dodatkowy wskaźnik myszy, ale to było przydatne przy kartach Voodoo, bo ten kursor nie był wyświetlany, więc tutaj Pelip nam renderował wtedy kursor. Tu możemy też sobie włączyć jakieś distance attenuation.
Niech będzie HUD na dzień dobry, nie chcemy, autocognition nie chcemy, no i ten game mode, ten sam, ta sama opcja. Aha, i tu mamy jeszcze failuresy, możemy sobie jakieś uszkodzenia zrobić, rurki pitota, statików, jakichś systemów i pompki próżniowej, ale dobrze, ja to wszystko odznaczę. I model lotu, model dynamiki lotu, domyślnie jest to JSB Sim. I tu jest fajna rzecz, że mamy właśnie listę tych wszystkich modeli lotu, od razu wiemy, co możemy wybrać. No z jednej strony jest to fajne, bo widzimy, jakie są możliwości konfiguracyjne, ale z drugiej strony jest to mało elastyczne, bo jak byłyby inne, to już ich nie wybierzemy, bo tej listy tutaj, jej się nie da edytować, co jest niefajne, tu się nie da nic wpisywać, więc jakbyśmy chcieli coś sobie sami z palca wpisać, to się po prostu nie da. No ale z drugiej strony widzimy, co jest do wyboru. Dobrze, ja zostawię sobie JSB Sim. Mamy no trim, że nie chcemy trymować model dynamiki lotu, ale to działa tylko dla JSB Sim, ale nie będę też tego ruszał. I mamy model w hercach, to znaczy jak często na sekundę ma się odświeżać model dynamiki lotu, czy tam ma się generować 120 razy na sekundę. A tu mamy prędkość modelu lotu, możemy sobie zwiększyć, że 2 razy, 3 razy, 4 razy, dajmy sobie 1 raz. Gdzie chcemy być, na ziemi czy w powietrzu, dam sobie na ziemi. I zamrożenia. Tu możemy dać pauzę po prostu. Tu możemy dać zamrożenie paliwa, czyli nie stracimy nigdy paliwa. A tu mamy zamrożenie zegara i w sumie nie mam pojęcia, czym to się różni od zwykłej pauzy, bo dla mnie to tak samo pauzuje jak freeze, więc tyle. Tutaj initial position, czyli nasza pozycja początkowa. Możemy wskazać sobie długość i szerokość geograficzną. Dalej mamy wysokość i dalej mamy kąty naszego samolotu, jak tam będziemy pochyleni, nachyleni, przechyleni i tak dalej. Mamy airspeed, prędkość, z jaką będziemy lecieć. Tu mamy jeszcze prędkość ciała, tu są osie X, Y, Z, nie wiem, która to już czyja, ale tu możemy sobie dodać prędkość, że mamy jakąś prędkość boczną ciała i takie tam różne bariery. I tu mamy, gdy jesteśmy w powietrzu, nie wiem, kiedy to działa, czemu to jest wyłączone, może jak tam w powietrzu, też nie. No nie, to nie działa. Nie wiem, czemu to jest zablokowane, ale tu podajemy, że chcemy być nad jakimś worem, czy nad jakimś NDB, czy nad jakimś fixem. A może spróbuję podać wysokość. Nie, też nie działa. Nie mam pojęcia, o co chodzi. W każdym bądź razie to normalnie powinno działać, że tu sobie podajemy, że chcemy być w powietrzu nad jakąś pomocą nawigacyjną. Tu mamy jeszcze przesunięcie względem tej pomocy nawigacyjnej, o jaki tam kąt i o jaką odległość i jeszcze kąt glide slope'a i prędkość do wzbijania. Dobra. Weźmy to, pousuwajmy i rendering. Tak, tu możemy sobie jeszcze coś włączyć. Tak, tu mamy tę opcję full screen. Jeżeli rzeczywiście chcemy full screen, to tutaj włączamy full screen i to nam zadziała. Z tego, co już sprawdzałem, ten game mode nie za bardzo. Tu możemy sobie pokazać siatkę modeli 3D, ale to jest niepotrzebne. Tutaj mamy cieniowanie. To jest OpenGL-a cieniowanie gładkie albo płaskie. Jak damy płaskie, to będziemy widzieli takie cienie jakby ciosane od noża. A tu mamy takie gładkie przejścia. No, jak damy flat, to będzie to bardzo prymitywnie wyglądać, jak nie wiem, gry z lat 80. czy 90. Dajmy sobie smooth. Mamy mgłę, mgłę możemy wyłączyć, co w ogóle nie jest polecane, bo spadną nam FPS-y, ale to i tak jest stara gra, więc to będzie i tak wydajnie nam działać. Oczywiście najlepiej dać sobie najlepszą mgłę, która też jest najbardziej zasobożerna. I mamy geometrię, to jest rozdzielczość ekranu, która nam się przypisała. Mamy widoczność w milach albo tutaj w metrach, ja to nie będę zmieniał. View offset to, jak to rozumiem, tu możemy sobie wpisać left, right, na przykład miałem left, czy tam right albo center, co oznacza, że widok będzie obrócony w lewo czy w prawo, czy będziemy patrzeć na wprost, albo możemy podać po prostu kąt, pod jakim mamy obrócić kamerę, tam 45 stopni dajmy na to. To jak chcemy, dalej mamy głębię kolorów, dajmy sobie wyższą 32 i field of view. W kąt 60 stopni. Dobrze, zostawmy domyślnie. Mamy czas, tu możemy sobie ustawić, w jakim czasie będziemy lecieć. Możemy sobie dać preseta, na przykład, że w południe. A tu możemy sobie wpisać, że znaczy tutaj akurat zaznaczamy, że to będzie czas realny. To jak pamiętam, to będzie czas naszego systemu komputerowego. A tu mamy czas lokalny, to chyba będzie czas taki, jaki jest rzeczywiście w danej lokalizacji, w jakiej będziemy lecieć. A jak nie, a jak coś pomyliłem, to jest na odwrót, bo już nie pamiętam dokładnie. Tu jeszcze możemy dać offset w godzinach, tak? Możemy przesunąć od czasu realnego naszego komputera plus 2 godziny, to na przykład jak chcemy. A tu mamy trzy opcje, gdzie wpisujemy po prostu już konkretną datę, na przykład 2021, 12, nie wiem tam, który dzisiaj jest, jakieś tam godzinę.
no nie wiem, coś takiego, tak? I podajemy sobie tutaj czas systemowy, czas względem Greenwich i tu już nie pamiętam. I tu mamy time of day, dobra. Dajmy sobie time of day noon. Network, opcje sieciowe, tu możemy sobie włączyć serwer webowy, serwer www na porcie jakimś tam 5500, dajmy na to. No i wtedy z przeglądarki możemy się połączyć z serwerem FlightGeara i tam coś przeglądać. Nie wiem, czy to było FI właściwie, może było już. Mamy też podgląd serwer na propertiesy, żeby podejrzeć sobie właściwości. Tu było osobno to chyba zrobione rozwiązanie. I tu mamy serwer na obrazki. Możemy sobie włączyć z przeglądarki podgląd zrzutów ekranów po prostu z FlightGeara. To też trzeba wiedzieć, na jaki tam adres wejść, żeby to sobie podejrzeć. Opcje multiplier. Mamy call sign, mamy chyba jakieś serwery. Nie wiem do końca. I mamy proxy. Dobra, idziemy dalej. Input, output, tu akurat mamy już podany atlas, bo sobie to wyklikałem tutaj. No i tu podajemy sobie protokół, z jakim chcemy się łączyć, z jakąś zewnętrzną aplikacją najczęściej. Tu na przykład będę się łączył z atlasem. Jak to sobie klikniemy, to możemy to sobie konfigurować. Także mamy protokół atlas. Łączymy się na gnieździe sieciowym. Będą dane wysyłane 5 razy na sekundę na porcie takim localhost. Protokół TCP albo UDP, najlepiej UDP, bo działa szybciej. No ja dodam sobie nowy protokół, dajmy sobie... Tylko jak to. A, tu nie mogę tego zmieniać, zepsułem. Odznaczmy to, dajmy new. No i teraz na tym będziemy sobie zmieniać, że damy sobie, że chcemy się połączyć na przykład z jakimś GPS-em Garmina. Może to być przez na przykład port szeregowy, też w jaki sposób dane będą tutaj wysyłane, czy przesyłane, czy wysyłane, czy w dwie strony. Jak szybko, jaka częstotliwość, jaki jest numer portu. I tu już jest specyfika portu szeregowego, to jest chyba prędkość przesyłu danych. Jeżeli damy sobie plik, to tu już też nam się zmienia, możemy wtedy podać sobie po prostu plik, wskazać plik, no to nawet nie działa, tak, z jakiego tam będziemy czytać czy pisać, więc no tutaj też jest taki plus, że możemy to wszystko sobie wyklikać, raz, że widzimy jakie są protokoły dostępne i widzimy jakie opcje są dostępne w zależności od medium, jakie sobie wybierzemy, więc no tu było tyle właśnie wygodniej, że mogliśmy to sobie wyklikać i mamy GUI, które w miarę tam pilnuje, czy wszystkie dane są prawidłowo podawane. No a w obecnym launcherze takiego czegoś nie ma. Musimy po prostu takie komendy sobie pisać sami, że tak powiem, z głowy albo z dokumentacji. Dobrze, ja usunę tam komendę Garmina. Dajmy dalej. Dalej mamy Avionix. Tu podajemy sobie częstotliwości domyślne NAV1, NAV2, DFA jak chcemy. DME możemy podczepić pod NAV1, NAV2 albo jakiś internal. Dobrze, idźmy dalej. Propertiesy. Tu wstawiamy sobie ustawiamy sobie właściwości. Tu raz, że trzeba wiedzieć, jaką właściwość. Dajemy new i teraz sobie piszemy, że jakiś tam sim renderer, nie wiem, coś tam równa się true. I jak damy OK, to nam się właśnie doda opcja prop i właśnie z naszym propertiesem, który równa się jakaś tam wartość. Także w ten sposób tu można było dodawać propertiesy. Też bardzo spoko. No bo z drugiej strony też niespoko, że nie możemy sobie sami napisać i tego edytować, co jest mało elastyczne, ale też możemy tak dodawać. Debugowanie, tu możemy sobie ustawić poziom logów. Najniższy to będzie alert, chcemy więcej logów, to dajemy sobie debug, może nawet bulk, ale dobra, ja dam sobie alert. Tu możemy śledzić jakiegoś propertiesa, możemy też sobie wpisać jakąś ścieżkę do propertiesa i śledzić jego czytanie, a tu możemy śledzić zapis do tego propertiesa. To jest przeważnie jakaś tam ścieżka. Dobra, dajmy sobie delete. Environment, tu nie mam pojęcia co to jest. Tu się jakaś wartość wpisuje, co to zrobi. W sumie nic to nie zrobi, więc nie wiem co to jest ten environment. Dobra. I mamy pogodę. Pogoda była tutaj jeszcze globalna tylko, więc jak sobie raz ustawiliśmy pogodę, to mieliśmy cały czas taką pogodę podczas lotu. Podejrzewam, że jak jest tutaj pobierana pogoda rzeczywista, to tylko wtedy nam się pogoda zmienia. Ze względu na to, że nowy metar zostanie pobrany. No i tak, co tu możemy zmienić? Możemy zmienić kierunek wiatru, tutaj strzałeczką albo po prostu wpisując. Możemy zmienić prędkość wiatru. Możemy dać wiatr losowy. Możemy ustawić stopień turbulencji od 0, brak turbulencji, do 1, największe turbulencje. Ale dobrze, ja to dam 0. Możemy dać podstawę chmur, chyba jakąś taką ogólną, bo też możemy tutaj sobie ustawiać chmury. Mamy 5 warstw na chmury. I dla każdej warstwy możemy ustawić wysokość chmur, grubość chmur i w jakim stopniu chmury zakrywają niebo. Także tyle z zaawansowanej konfiguracji. No i tak jak mówiłem, ten stary właśnie launcher
umożliwiał nam wizualnie ustawić sobie niemalże chyba wszystkie opcje, jakie Flight Gear oferuje. Na obecny launcher nie ma aż tak dużo tych kontrolek, a możliwe, żeby się przydały takie do protokołu, mogłyby się przydać może tutaj do opcji sieciowych, no bo w nowym launcherze to wszystko musimy wpisać z palca. Z drugiej strony minusem takiego launchera, gdzie wszystko jest tutaj klikalne, jest to, że nie można nic wpisać samemu, bo jeżeli ja bym chciał coś tutaj wpisać, jakąś sobie opcję sam, to ja nie wiem, jak to mam zrobić teraz, bo to jest nieedytowalne ta lista, więc to tylko nam pokazuje, nie? Ale nie da się tego edytować samemu ręcznie, co jest mało elastyczne wtedy. Dobrze, możemy dać sobie run, zobaczmy, jak to będzie działać. Chyba coś tu nie będzie działać. Tak, mamy coś, naciśnij dowolny klawisz. Tak, mamy unknown option lang. Nieznana opcja lang. Tak, zobaczmy, że w helpie napisali, że trzeba użyć opcji language, a sami używają opcji lang, a nie language. Takie bugi. Więc usuńmy to. Dobra, co jest? Naciskam enter, cokolwiek, spacja. Dobra. Wróćmy do opcji i gdzie to było tutaj, wyłączmy ten język. No nie da się zmienić języka. No i teraz jakbym chciał napisać sobie language, jak to zrobić? Nie mam pojęcia. Chciałbym sobie napisać language i dać PL, bo to nie działa. Lang nie działa, tu nie działa. Dobra, nie wiem, jak to zrobić. Dajmy run, zobaczmy już w końcu, jak wygląda symulator. Symulator jest dosyć głośny, więc go sobie przyciszę. Mam nadzieję, że z kolei nie za cicho to zrobię. I sterowanie jest na tyle źle zrobione, no jeszcze nie intuicyjne takie, bo jak przytrzymamy prawy przycisk myszy, to nie rozglądamy się. Możemy tylko naciskać prawy myszy i zmieniać tryb pracy na właśnie sterowanie samolotem, na rozglądanie się, albo na kursor normalny. Ja jeszcze może sobie otworzę okno większe. Jak się porozglądamy, no to widzimy, jaką grafikę mamy, a grafika jest no słaba. Tutaj model, możemy złamać kark, jak widzę, co obecnie jest niemożliwe w Flight Gear. A tutaj możemy się obrócić do końca, chociaż mi kursor wychodzi poza ekran, to już się nie da. Dobra. No i tutaj trzęsie się nam samolot od silnika i trzęsie nam się dźwięk. Nie wiem czemu, jest to jakiś bug. No i widać taki efekt, że się trzęsiemy, cała ziemia się trzęsie. Chyba to zostało usunięte, ten efekt, bo już go nie mamy. I zobaczmy menu też wygląda troszkę inaczej, jest no, w innej kolorystyce zrobione, w innym stylu. Mamy tu parę opcji, ale szału chyba nie ma. Help to już w ogóle jest tylko jedna pozycja i on tu próbuje otworzyć jakiś plik, tylko sobie z tym nie poradził. Chce otworzyć plik index.html. Ja sobie otworzyłem ten plik ręcznie, jest to właśnie tam, gdzie jest Flight Gear zainstalowany, docs index. Tu mamy parę dokumentacji, mamy szkołę latania, to jest z roku 2003. Ja to sobie kiedyś czytałem i nawet tłumaczyłem, to były moje początki w ogóle tutaj z symulatorami latania, ale znalazłem po raz pierwszy jakiś dokument, który opisuje, dlaczego samolot lata, jak lata i o co chodzi i jakie tu siły są, więc to była bardzo fajna lektura. Tutaj mamy skróty klawiszowe, też jakiś PDF ze skrótami klawiszowymi, konfiguracje joysticka, często zadawanie pytania, no takie rzeczy. Jest też Complete User Guide, to jest obecnie to jest podręcznik Flight Gear, a tak wyglądał kiedyś, to było z roku 2002, bardzo stare. I mamy tutaj parę rozdziałów, jak zbudować, nawet skompilować Flight Geara mamy, jak zainstalować i tak dalej. Dobra, tu jeszcze mamy jakieś podręczniki, jak zrobić panel, jak tutaj coś do HUDA i jak używać 3D modeli. W sensie jak zrobić chyba 3D model. Dobrze, wróćmy do latania. Wystartujmy tutaj. Dajmy page up.
Okej, przestało się trzęść. Sterowanie, szybko sterowanie, zakręcamy w prawo. No widzimy, że w ogóle chyba nie mam tutaj anti-aliasingu w ogóle. Filtrowania anizotropowego też nie ma, bo no, strasznie rozmazane są tekstury, jeżeli chodzi tam o widok w oddali. No i silnik graficzny to jest jeszcze Pelip. To tutaj jeszcze nie mamy OpenSync Grapha, wszystko jest na Pelip zrobione. Więc no po prostu OpenGL w Fixed Pipeline bez shaderów w ogóle. Czyli tam OpenGL 1 czy 2. Ale za to działa bardzo, bardzo płynnie na współczesnych komputerach. Ja tutaj sprawdzałem bez VSync'a, to dostawałem z 400 klatek. Dzisiaj to było marzenie na współczesnym Flight Gear. O, tabulator. Z przyzwyczajenia tabulator wciskam. Dobra. Rendering options. No, bardzo ubogie rendering options. Dobrze, zaraz tutaj będę miał crasha. Możemy włączyć sobie framerate. Aha, musimy dać jeszcze apply. No i framerate jest tak, że niego nie widać dobrze. 60 klatek po prostu trzyma, bo mam VSync'a. A dałem VSync'a dlatego, że po prostu bez VSync'a to miałem bardzo dziwne zachowanie z symulatora, gdzie po prostu samolot zawisał w powietrzu i nie leciał. Nie wiem czemu. Mimo, że miałem klatki 400 klatek na sekundę, a jakby coś się działo z modelem dynamiki lotu chyba, bo samolot po prostu się nie poruszał. Po prostu zawisał w powietrzu. I takie przycinki były co chwilę. A jak dałem mu VSync'a, to nigdy nie zaobserwowałem takiego efektu. Więc myślę, że to coś z tym związane. Mamy jeszcze opcję mapowania wybojów chmur. I tak to wygląda. A tak jest bez. No, niby fajny efekt, ale chyba nie fajny, bo to wygląda jakbym, nie wiem, wieczorem latał. Takie ciemniejsze są te chmury. Mnie się to średnio podoba. A tutaj te wszystkie opcje już sobie kliknąłem z launchera. Dobrze, więc zostawmy to. No tyle opcji. Nie ma cieni, jest bardzo ubogo. Nie ma zbyt dużo opcji graficznych. Możemy dostosować sobie widoki, takie rzeczy. HUD. Ciekawe okienko jakieś zepsute. Dobrze, ja sobie włączę autopilota, bo będzie mi tutaj ciężko nim sterować. Tutaj też jak damy Ctrl-C, to zobaczymy, że są takie specjalne strefy klikania nawet na pokrętłach, bo tutaj nie da się rolką scrollować pokrętła, co jest bardzo nieintuicyjne, za to musimy klikać. No jak chcemy zmienić sobie tutaj, to musimy klikać na przykład środkowym o duży skok albo lewym, żeby mieć mniejszy skok. No i klikamy lewą albo prawą stronę tego pokrętła, żeby sobie ustawiać. Tak samo jak sobie ustawię teraz wysokość na przykład nie na 3000, no to muszę się trochę naklikać tutaj. Dobrze, dajmy tyle i prędkość pionowa. Dajmy 800 stóp na minutę. No i tak tu wygląda kokpit. Tak samo tutaj te manetki do ciągu i mieszanki. Musimy klikać w te strefy, żeby na przykład odciąć ciąg, albo z drugiej strony, żeby zwiększyć ciąg. Tak samo manetka mieszanki. Także rolką tutaj nic nie działa. Niestety. Tu mamy podgrzewanie gaźnika chyba. Światła, taksi, lądowania. Ciekawe, czy działają, czy je widać. No ja tu nie widzę świateł. Dobrze. Zobaczmy sobie teraz Atlas, bo zapomniałem włączyć tutaj nasz Atlas. Tu w ogóle zbliżamy się do zabudowań. Tak wygląda tekstura miasta. Takiej tekstury nie widziałem. To wygląda jakoś na jakąś realną teksturę.
tu już mamy Golden Gate, Alcatraz i tak dalej. Dobra. Włączmy Atlas tutaj z linii komend. Gdzie go wcięło? Tu jesteś. I tu musimy dać attach, wybrać że network, bo tak też we Flight Gear wybrałem. Na porcie 5500, to by się zgadzało, dajmy OK. I chyba jesteśmy połączeni, dajmy jeszcze center, gdzie ja jestem, tak, tutaj sobie lecę. Możemy dać follow aircraft, żeby nas tutaj śledził zawsze. No i tak się prezentuje Atlas. Bardzo fajna aplikacja, nawet mi się to podoba, jak to wygląda, tylko jest jeden feler, że mam bardzo małą scenerię tą domyślną, to jest tylko ten obszar, gdzie mam mapę wygenerowaną. A tak to wszędzie dookoła tej mapy nie ma, ale mamy cały świat. Oczywiście pomoce nawigacyjne też są wzięte z Flight Geara. I tak samo teren jest generowany z Flight Geara. Także teren jest generowany na podstawie tego, co ma Flight Gear, a nie jakiegoś tam innego zewnętrznego serwisu, jak nie wiem, OpenStreetMap i tak dalej. Więc ten teren też trzeba było sobie, tą mapę trzeba było sobie wygenerować tam linią komend, żeby to w ogóle mieć tą mapę. No jak nie mamy terenu więcej, no to więcej nie wygeneruje. No i tu rzeczywiście jak dolecimy do krawędzi tej mapy, to we Flight Gear też zobaczymy, że tam nie ma już terenu, będziemy lecieli bez terenu. No i co do tej mapy, mamy pomoce nawigacyjne, możemy je sobie tutaj włączyć i wyłączyć, te wszystkie Nav ID. Możemy włączyć i wyłączyć WORy, NDB, ILS-y. Możemy też włączyć DME, włączyć fixy, także dużo fajnych rzeczy tu jest. No jak zobaczymy sobie na przykład WORa, to widzimy tutaj tak jego podpis, jego nazwę, częstotliwość, kod Morsa, także wszystko tu jest. Tak samo jak sobie zrobimy tak zooma na ILS-a, to też widzimy, to jest podejście ILS, widzimy, że jest runway 19 lewy ILS kategorii pierwszej. Mamy częstotliwość ILS-a, nazwę i kod Morsa, także fajne tutaj są rzeczy. A tu mam chyba takie zielone łuki, bo to jest chyba mój nastaw radiala. Tak, on się obraca teraz. Także tu na zielono mamy nastaw radiala, bo jestem dostrojony do tego WORa tutaj na tym lotnisku. Ale też zobaczmy, że tu mam nastaw też na ADF-a i to jest ten ADF, nasz NDB, radiolatarnia NDB, do której nastawiłem się ADF-em i to też mi zawsze na tej mapie pokazuje, w którą stronę jest ta radiolatarnia NDB. To możemy sobie też odczytać na ADF-ie tutaj, że rzeczywiście tak jest, że ten NDB jest już prawie że za mną. No, także bardzo fajna mapka. Mamy tu różne podpisy. Możemy sobie jeszcze tak wyłączyć lotniska. Mamy też drogi lotnicze. Tu mam na przykład dolne, możemy też włączyć górne. Także dużo opcji. Mamy też do włączenia podpisy i wyłączenia. Tutaj damy track, czyli naszą ścieżkę, jaką lecieliśmy na niebiesko. Także wiele fajnych rzeczy. Możemy dać center, żeby wycentrować samolot. No i też możemy zapisać tu sobie nasz save as. Możemy zapisać naszą ścieżkę lotu. Nie wiem, co później można z nią zrobić, ale można ją chyba sobie później loada zrobić i ją wczytać. Ale nie wiem po co to tam da. Będziemy mogli może sobie odtworzyć ten lot. Clearem to wyczyścimy sobie historię. No i mamy też taki a la GPS, że mamy naszą pozycję, wysokość, heading, speed, prędkość, czas lotu, dystans, jaki pokonaliśmy. No jest też to drugie okienko tutaj. O. Mamy takie trzy statystyki, jak wysokość, takie wykresy, gdzie nam pokazują wysokość, na jakiej byliśmy, prędkość, z jaką lecieliśmy tutaj i prędkość pionową. Także mamy też takie dodatkowe trzy statystyki renderowane. No ja w tej chwili zbliżam się do krawędzi mapy, więc zaraz tu wylecę poza mapę. Także ten Atlas, no jak mówiłem, bardzo fajna aplikacja. Szkoda, że nie jest już rozwijana, takie mam wrażenie, bo ta wersja, którą teraz widzicie, to jest wersja z 2011 roku.
nie znalazłem świeższej. Też podejrzewam, że jak teraz wyjdzie sceneria świata 3.0, to ten Atlas w ogóle nie będzie mógł sobie poradzić z renderowaniem tej mapy, dopóki ktoś nie zrobi aktualizacji. A już na obecnych wersjach też jest jakiś chyba problem z renderowaniem tych kafli mapy, bo no, u mnie tylko się wyrenderowały Hawaje. Nie wiem, jak mu powiedzieć, żeby wziął, wyrenderował na przykład to, co mi zaciąga Terasync. Może jeszcze coś nie wiem, może są błędy, także ciężko mi to określić, ale gdyby mi się udało to tego Atlasa uruchomić na współczesnym Flight Gear, to myślę, że zrobię z tego tutorial, jak sobie takie coś zrobić. Bo w tej chwili to jest dosyć ubogie, że mamy tylko z domyślnej scenerii możemy tylko tą mapę wygenerować. Przynajmniej tak na razie mi się wydaje, może się mylę, ale będę musiał nad tym troszkę posiedzieć, żeby to obczaić, jak tą mapę wygenerować z obecnej wersji Flight Geara. Dobrze, gdzie ja tu jestem? Czy ja już wyleciałem poza mapę? No prawie. Tak, jak też zobaczymy, mapa się urywa, nie? Bo rzeczywiście doleciałem do krawędzi mapy i tak to nie fajnie wygląda. Także ja sobie zawrócę. Możemy sobie zawrócić na południe teraz. Dobra, i tu widzimy też na mapie, że nam samolot wykręca. Także bardzo fajna rzecz ta mapa, bo też mamy cały świat, na duży zoom można sobie zrobić. Mamy cały świat, gdzie moglibyśmy mieć tą mapę wygenerowaną. A ja mam tylko taki malutki fragmencik, no bo taki też mam teren. Dobra, zobaczmy, co ten jeszcze Flygear tu oferował, ten stareńki. Pozycja na ziemi, moglibyśmy sobie zmienić lotnisko, pozycja w powietrzu, jak chcemy być ustawieni. Select, a tu jest wybór lotnisk, moglibyśmy sobie zmienić lotnisko. I jakieś losowa orientacja, nie będę tego włączał. Panel 2D, czemu nie mam panel 2D? Ok, może trzeba się ustawić z widokiem, idealnie z widokiem do przodu. Niestety to jest wielki minus, że jak ruszymy kamerę, to panel nam się nie wyświetla i taki niefajny bug jest do dzisiaj. No nie wiem, czy to bug, czy feature, ale tak to zrobili. I tak się prezentuje panel 2D. Jest chyba trochę ucięty, bo musiałbym jeszcze sobie tak okienko zwiększyć. No i też mamy te strefy klikalne, tak samo porobione na pół. Przeważnie nie da się tutaj rolką operować. Co tu jeszcze mamy ciekawego? Autopilot. Autopilot wygląda, że się dużo w autopilocie się nie zmieniło do dzisiaj, wszystko jest podobne. Tutaj mamy at waypoints, możemy sobie ustawić trasę przelotu, dajmy sobie, że na przykład nasze lotnisko, tak, wpisujemy jakiś punkt nawigacyjny, dajemy OK i to wszystko znika. Musimy dać jeszcze raz at i widzimy teraz, że dodało się nasze lotnisko. Moglibyśmy sobie dodać drugi punkt i tak dalej. I znowu mamy już dwa punkty, trzy punkty. A teraz jak chcemy usunąć punkt, to dajemy pop waypoint. Tak, i dwa punkty usunąłem. No bardzo nieintuicyjne. Możemy też dać clear road, żeby wszystko wyczyścić. Teraz lista jest czysta. Nie wiem, co robi reset. Jak dam at waypoint, dam reset. Nie wiem, co to robi. Dobra. Tu mam jakiś format szerokości geograficznych. Dobra, to jest chyba dla chuda. I mamy pogodę. Zobaczmy, jak ustawić sobie pogodę. Weather conditions. Ok, tu mamy te warstwy graniczną i górną. Te warstwy są podzielone jeszcze na kolejne warstwy, na których możemy ustawiać sobie różną pogodę. Ale gdzie są presety pogodowe? Mamy chmury. Też 5 warstw chmur. Pokrycie chmurami. A gdzie jest metar i pogoda? Nie ma. No ciekawe, nie ma tej pogody. Nie mogę metaru podejrzeć. Nie mogę, nie wiem, jak zrobić burzę na przykład. Nie mam pojęcia teraz. Musiałbym chyba zaoperować sobie na tym wszystkim. Wiatr zwiększyć, no... Nie wiem, dziwne to jest.
Nie mamy presetów jeszcze. Time of day. Tu mamy proste przyciski tylko do zmiany pory dnia. Także to też tutaj działa spoko. No ale zauważmy, że nie ma tutaj innych opcji jak przyspieszenie czasu, przyspieszenie całej symulacji. Nie wiemy jaka jest godzina, no tutaj mamy zegarek, to chociaż to nas ratuje. Jedyne co możemy to chyba z klawiszem A się zwiększało czas symulacji. Nacisnąłem 4 razy teraz A i widzę, że rzeczywiście przyspieszyłem, lecę 4 razy szybciej. Jest też ten bug, że mi się rozhuśtowuje samolot, więc wrócę do normalnego pływu czasu. A jeżeli chodzi o czas, to jak damy T, tak, to działa, czyli też przyspiesza się sam czas. Klawiszem T, a Shift T, o, zatrzymało się i Shift T jeszcze raz i mi cofa czas. No dobrze, czyli to działa. Gdzie ja tu jestem? Dobrze, tu sobie lecimy. Może wykręćmy trochę w lewo. No także opcje pogody i tutaj czasu troszkę ubogie. Dużo rzeczy jeszcze z klawiatury działa. Tu mamy wyposażenie, tutaj wszystko w zasadzie, tutaj usterki. Chyba to co było, GPS, no bardzo dziwny GPS, nie mamy informacji gdzie jesteśmy, mamy tylko co, że możemy gdzieś lecieć do jakiegoś punktu. Ustawienia radia też jest i instrumenty typu właśnie ciśnienie atmosferyczne i przesunięcie żyroskopowego wskaźnika kursu. I ATC, częstotliwości, no nie fajne, musimy wiedzieć KFSO, jakie lotnisko wpisać. Zawsze się mylę. Dobra, nie wiem jaki tam był kod ICAO tego lotniska. KSFO. KSFO. O, i mamy częstotliwości. Teraz mamy wygodniej, bo mamy przyciski najbliższych lotnisk, nie musimy tych kodów ICAO pamiętać. ATC, inne samoloty. Tutaj mamy samoloty sztucznej inteligencji, możemy włączyć sobie jakiś trafik. I to nawet fajne jest, że mamy gęstość tego trafika do ustalenia, dajmy sobie najgęściej. Powinno też coś tam latać w powietrzu. Mamy też już jakieś komunikaty, F10 chowa menu, to działa. I tyle tutaj. Opcje debugowania, no to już mamy tylko reloady różnych tutaj systemów. No i help, który w zasadzie nie ma tutaj nic, tylko otwiera przeglądarkę. Także menu tyle ubogie. Dobrze, dajmy sobie quit i zmieńmy sobie może samolot. Wybierzmy sobie teraz, dajmy do tyłu i wybierzmy sobie Boeinga. Zobaczmy sobie jak tutaj duże samoloty wyglądają. Ja tu nic nie będę zmieniał, dajmy te same lotnisko. I coś się zepsuło. Co tu się zepsuło? Nieznany wyjątek w pętli głównej. Nie ma pliku lub katalogu. O co chodzi? Wyrzucę jeszcze atlasa. No i jesteśmy w Boeingu. Znowu jest strasznie głośno. Ale jesteśmy w Boeingu. Dobrze, odpalę też Atlas. Dajmy attach. OK. Chyba się połączył. Tak, jestem tutaj ustawiony na pasie. 28 prawy, co chyba się zgadza. Co ciekawe, też się kamera trzęsie nawet w Boeingu, co już jest chyba przesadą. W zasadzie to się świat trzęsie, więc taki dziwny efekt tutaj zrobili. Tutaj chyba nie widzę całego panelu, tak? No i to jest co? To jest panel 2D.
Nie mamy kokpitu 3D, tylko taki panel 2D, bardzo słabo. Samolot się cały trzęsie. I tak wygląda ten samolot. Też nie ma cieni porobionych. Dajmy sobie klapy w dół. Ok, klapy idą. Może na piątkę dajmy. Tu mamy wskaźnik klap. No, starano się zrobić taki fotorealistyczny panel, bo to rzeczywiście wygląda jak zdjęcie miejscami. Tutaj ze zdjęć jest to chyba powklejane, ale tu już na przykład mamy zwykły jakąś szarą teksturę zrobioną. A tu jest coś ze zdjęć zrobionych, ale bardzo w bardzo niskiej rozdzielczości. No ale pamiętajmy, to był rok 2005. Dajmy page up, wystartujmy. Dobrze, hamulce już były zwolnione. Dobrze, zobaczmy, czy wystartuje. Nie patrzyłem na prędkościomierz, ale dobra, wystartował. Podwozie w górę. Nie wiem, czy to nie będzie za głośno. Dajmy troszkę ciszej jeszcze. Dobrze, klapy. Mapka się odświeża, czyli działa. No i dajmy Ctrl C. Co my tu mamy klikalne? No niewiele mamy klikalne. Mamy klikalny troszkę panel autopilota. I tutaj radio, mamy komy i nawigację. Także bardzo słabo tutaj z kokpitem. No to był rok 2005, czyli jeszcze przed wyjściem FSX-a, który chyba wyszedł w 2006, jak dobrze pamiętam. Więc wtedy też królowały w sumie panele 2D jeszcze. I monitory były w proporcjach 4:3, więc tutaj jak damy sobie widok panoramiczny, to ja w ogóle nie widzę nic poza oknem za bardzo. Ok, za ostro idę w górę. Ach, z przyzwyczajenia tabulator daje, żeby zmienić tryb myszy. Jakoś tu można latać, ale chyba nie wiem. Zobaczmy tego autopilota zaraz. To sobie polecimy na Golden Gate. Dobrze, wyprostuję lot w miarę. Autopilot, prędkość. Nie mam prędkości. Co to za strefy klikalne? Nie kumam tego. Uzbrojenie przepustnicy. Flight level change mi się włącza. Wysokość 5000. No, tu już się nie da zmienić. Już mam wysokość 12000. Flight level change i up. A to będzie approach. A jak się włącza autopilot? Nie mam pojęcia. Posłuszmy się tym chyba. I tutaj aktywujmy vertical speed, nie wiem, 1800. No, nie pisze. Prędkość. O, zadziałało. Tu jest prędkościomierz. Dobrze, możemy szybciej lecieć. Także nie mam pojęcia, jak tutaj ten panel działa, bo on mi tutaj nie działa w ogóle za bardzo. Ale możemy się posłużyć zawsze okienkiem z FlyGeara.
Jakoś tu jeszcze chyba można tym latać. Tu mamy wysokość. Damy 20 tysięcy. Co on chciał zrobić? Obniżyć lot? Także powinien nam dolecieć do 20 tysięcy i wyrównać. Przyspieszę czas. Tylko co on z headingiem robi? Kręci jakieś kółka. O, jakie piękne widoki. Mamy smugi kondensacyjne, ale wygląda jakby strzelał jakimiś pociskami. No ale bardzo płynnie to działa, jest to rzeczywiście animacja płynna. No jak byliśmy w tej mgle, to też fajnie to wyglądało. Będzie trzymał 20 tysięcy? Tak, będzie trzymał, także autopilot tutaj nam jakoś działa. Damy mu 30, to będzie wzbijał. Aha, tylko kręci mi kółka. Z tego co widzę, tak, kręci mi kółeczko. Zrobiliśmy piękne kółko na mapie. Czemu na headingu nie trzyma? Dziwne. To 80. Zamiast w prawo, to on mi kręci w lewo. Coś to jest nie tak z tym autopilotem jednak. No dobrze, tak wygląda Flight Gear. Stareńki Flight Gear tu jeszcze w połączeniu z Atlasem sobie zobaczyliśmy. Tak jak mówiłem, postaram się może coś z tym Atlasem jeszcze pokombinować, czy da się go odpalić na najnowszym, na najnowszych wersjach Flight Gear, co by było miłe. No a stareńki Flight Gear wygląda jak wygląda, dużo ma, no samoloty są bardzo źle zrobione to raz, grafika oczywiście już nie oferuje za bardzo żadnych tutaj shaderów ani zbyt fajnych efektów, tu widzimy, że jakieś walce wypuszcza jako smugi kondensacyjne, także tutaj starano się to zrobić jakkolwiek, jakieś różne efekty. Menu bardzo ubogie. Jestem zawiedziony co do pogody, nie mogę metaru podejrzeć, ani ustawić jakiegoś innego presetu pogodowego. Także tak nam się tutaj prezentuje stareńki Flygear. No ale projekt jest rozwijany przez 25 lat i no obecnie oczywiście już wygląda to inaczej. A będzie jeszcze wyglądało jeszcze lepiej. O, poruszyłem kamerę i straciłem panel. Także też można się rozglądać jak w starym Microsoft Flight Simulator, że trzymając Shift i numerami na klawiaturze numerycznej. Tak wygląda samolot od środka. No i kręcę sobie kółka. No dobra, to tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Cześć wam!